Nos mnie swędzi, będę zła. Tak, operator gra na statywie, a mnie nos swędzi i właśnie pokłócimy zaraz. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Tak, ten syf za mną, ten bałagan, to oznacza tylko jedno. Nagrałam haul zakupowy, ale nie pokazałam wam wszystkiego, ponieważ strasznie dużo tego mi się nazbierało, wiecie, nie nagrywałam nic w Polsce. Ale nie wiem, czy operator go złoży. Złoży. Tak. Nie nagrywałam nic w Polsce, część rzeczy zostawiłam, żeby wam pokazać, część gdzieś tam wam pokazywałam, jeszcze coś tam dokupiłam, zamówiłam online. No i tak się tego uzbierało tyle. W każdym razie część wam pokazałam, a to co zostało pokażę wam za jakiś czas. A do pokazania mam wam jeszcze 4 fajne rzeczy. 4... Nie! 5 fajnych rzeczy! Czekajcie, muszę policzyć. Może się policzysz? 5! 5! Operatora fajnego nie pokażesz? Taki ładny. Googlony już udziela dzisiaj był. Tak, no, właśnie. Także to pokażę wam za jakiś czas. Może coś jeszcze dokupię. No, zobaczymy. Czego tu jest taki bałagan? No bo Agi nagrywa haul zakupowy. No dobra, bo już jesteśmy spóźnieni, więc się ogarniamy i idziemy na małą imprezkę, na obiad rodzinny. Tak. Zama tam zostaje, niech tam stoi, jak przyjdzie to wszystko powraca na swoje miejsce, a ja ten syf, który tam widzicie, ogarnę jak wrócę. Na razie go zasłonię, żeby go nie było widać. Operator, zasłoń, więc to noszę. O, właśnie, właśnie, czytasz w moich myślach. Dobra, dzięki. Cała szafa ciuchów. Ja przygotowałam jej właśnie tą sukieneczkę, którą tutaj widzicie na wieszaku. Poszłam nagrywać, mówię, ty się przygotuj. Ja przychodzę, a ona siedzi w samej tej tuniczce i mówi do mnie tak, rajstop nie chcę, bo mnie kują, to mnie też kuje. Najlepiej to w ogóle, jak mi dasz jakieś leginsy i zwykłą koszulkę. A ja mówię, nie, moja droga panno, szafa pęka w szwach, ciuchy, które sobie w większości sama wybiera, bo ja nie jestem osobą, która jej narzuca. Oczywiście, że wyrażam swoją opinię, że na przykład nie, ta bluzka nie, bo jeszcze jest dla nią za mała, jak będziesz starsza, ale to nie jest tak, że jakiś nacisk na nią kładę, masz sobie to kupić i w tym będziesz chodzić. Nie, broń Boże, raczej współpracujemy przy wyborze ciuchów. A tutaj gałgan pół szafy mi mówi, że to kuje, to gryzie, w tym nie będzie, to do wyrzucenia. Wiesz, jakby moja mama mi powiedziała, a twoja babcia, jak ja bym tak grymasiła? Będziesz chodzić z gołą dupą. Tak mi powiedziała. Pushinger będzie chodzić z gołą dupą. Ja nie przepadam za... Ja bardziej lubię jeansy, ja bardziej lubię shorty. Wyjąć jeansy jakieś z tych, co masz tutaj w szafie? Tylko nie te skinny jeansy, bo one mnie gryzą. No widzicie, no wszystko w razie. No, to jest nienormalne, dawniej chodziłaś, nic nie gryzło. Nieprawda. Jak nieprawda? Gdzie jest koszulka? W tamtym roku chodziłaś w takiej samej, tu nie jest sukience, nie wiem. Gdzie koszulka? Już, takiej samej, tylko różowej i nic ci nie gryzło. Gryzła mnie akurat. Ale chodziłaś w niej. Wiem, ale gryzła. No to czemu w tej nie chodzisz? Też gryzie. No tak. Ja właśnie przed chwilą odkopałam buty, które nadają się tylko na krótkie dystanse. Miałam je ubrane 2 razy na początku, jak je kupiłam, a już je mam chyba z 2 albo 3 lata. Było wszystko w porządku, a ostatnimi czasy, za każdym razem jak je ubieram, to mnie tak obcierają, tak mi ranią nogi, a że idziemy niedaleko, to doszłam do wniosku, że je wyjmę i się w nich przejdę. No zobaczymy, czy a dam radę. Zmianę buty? Nie, hawajanasy już sobie wezmę do torebki. A nie, no mam nadzieję, że się sprawdzą. Słuchajcie, to są buty do trumny, naprawdę. Ja przed chwilą powiedziałam do Dominika, że to są buty do trumny. No także, tam nie chodzisz nigdzie. No tam nie chodzę, tylko będę leżeć. To już wiesz, jakie masz mi buty już gotować. Dobrze. Dobra, idziemy. Z ćwiekami są, tam już za mnie, no też po tyłku masz dostaniesz. Klucze? Nie mam, kartę mam. My właśnie jesteśmy w Ravelos. Ja mam okulary ciociolegi i ukradłam jej aparat. Ten Apollo Brokoli. Tak. Okej. Okay. Ciociolego, ukradłam ci aparat i twoje okulary. Zaszla. Proszę, masz moje okulary. Proszę. Właśnie przyjeździli nasze startery. Ja mam bruschettę Romana. Ona jest podawana z pieczerkami, z papryką i normalnie z ghost cheese, ale ja ghost cheese no nie za bardzo przepadam, więc poprosiłam o mozzarellę. A Dominik ma z pomidorami. Bruschettę z pomidorami, pyszna. A nasza mysza malutka ma mozzarellę Caruso. Yummy. Czyli banierowaną mozzarellę. Ona jest potem smażona na głębokim oleju i tutaj dają do tego żurawinę, ale Weronika żurawiny nie lubi, więc pani wymieniła na ketchup. Smacznego mysza. Dziękuję. Smacznego wuje. Smacznego. Dziękuję. Właśnie przed chwilą pan przyniósł nasz main course. Ja mam penne z kurczakiem, do tego broku, cebulka i wszystko zalane białym sosem. Pachnie przepięknie. A Dominik ma coś z
sosem pomidorowym na pewno. Łosoś. Łosoś, krewetki chyba. Krewetki. I pomidorki koktajlowe. Tak. I wszystko zalane sosem pomidorowym i do tego frytasy. Smacznego! Dziękuję. Uwielbiam włoską kuchnię. Proszę, bierz ode mnie. Jedz makaron, pyszny jest. No próbuj. Naprawdę jest pyszny. Dobra, ja ładnie pachnie. To jest taki biały śmietan. Uważaj, 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 kapiecie. Dobra, sweterek do prania. Okej, wybierzemy w domu, nic się nie dzieje. Dobra, zliczmy. A możesz mi zabrać? Co, makaron? No. Nie, kapie, tu, kapie, tu, kapie. Tu. Dobra, to do buzi, szybko. Wybierzemy, nie ma. Dobry? Widzisz? Pobierze ode mnie. Czy chcesz zamówić ci taki makaron? Na pewno? Od razu widać, że Brzusio głodny. OMG. Sosik pomidorowy na brzuszku. Nie, wpadł mi łosoś z widelca i chlapnął. Myślałem, że tylko tu, a to się okazało, że tu i tu. Na Brzusio też? I na koszulkę. Dobre? Dobre. Później gar się zimno zrobiło, więc... ciocia, ja mam tutaj sweterek, a ciocia Aga też ma. Bo mi ciocia zaje zimno. Wujkowi jest ciepło. Jakoś mu jest ciepło. Gorący chłopak. Tak, więc ciocia Aga powiedziała, że... zapytam się wujka Dominika, czy da mi swoją kurtkę, a wujek być tym dobrym chłopakiem, który nie zdał mi swoją kurtkę. Za lekko ci ubrałam. Za lekko ciocia Aga mnie ubrała. Jestem w malutkim kokonie i mi jest bardzo wygodnie. Bardzo fajnie. Zostało mi jeszcze troszeczkę mozzarella koruzu, zaraz zjem. Ha. Fajny jest ten kokon wujek. To taka babuszka. Do widzenia. Werka sprawdzała mój telefon, jak się prezentuje kamera, jakie zdjęcia robi i w pewnym momencie zaczęła się tak strasznie rechotać. Ja mówię, co się stało? A bo ja coś zrobiłam. Ja mówię, co zrobiłaś? A bo ja coś zrobiłam. I słuchajcie, ja chcę odblokować telefon, patrzę. Zajebista tapeta Trumpa. Donald. Ale on się do mnie bardziej uśmiecha niż do swojej własnej żony. Cheese. Cześć Trump. Nie, nie postawię ci żadnego penę w Ravellos, na pewno nie. Zapomnij. Właśnie przed chwilą przyjechał pan kurier, dostarczył nam nasze paczki zaległe i powiem wam szczerze, że tak częściowo pamiętam, co w tych paczkach jest, a częściowo nie. Tutaj już pierwszą paczkę otworzyłam, zdarłam też adres i naklejki. W tej kosmetyce na pewno jest mój krem pod oczy i takie płatki do mojego peelingu mikrodermabrazja, który kupiłam w Arnots. Pokazywałam wam go jakiś czas temu. Tutaj widzę bieliznę Weroniki, mój szlafrok i to wszystko wędruje do prania, bo to leżało prawie miesiąc. Tutaj sukieneczka bawełniana, tutaj moje woreczki od czarnych sandałów, które pokażę wam w holu, albo już widzieliście, nie wiem jak to wszystkie filmy się pojawią. Bluzeczka, kurtka moja, zobaczcie ile mam prania, dobrze, że jest u nas pogoda sprzyjająca suszeniu, bo wieje dość mocno, więc zaraz wszystko sobie popiorę. O, tutaj werki getry, które kupiła jej moja mama. Tutaj kostki dla Dominika, spodenki, bluzeczki, biustonosz, Victoria's Secret, bluzeczki. Tu fajna koszula, którą kupiłam w H&M, którą nosiłam w Polsce. Tutaj co to są? A, na espadrylę woreczki, buty nasze, twoja łapacz czarna, bluzeczka z Holo. Nie ma Dominika, szproty dla wujka. Tutaj Weroniczki bluzeczka, moje shorty. Super sukienka, z której się niezmiernie cieszę, że kupiłam. Chodziłam w niej bardzo często w okresie wakacyjnym. Kupiłam ją w Superdra i wiele z was o nią pytało. Weroniczki buty Korsa, które dostała od cioci Anetki. Tutaj jeszcze moja sukienka z Penisa i bluzeczka ze sklepu Oasis. I cukierki, ale Weroniczka, skąd są te cukierki? Cianety mi kupiła. To ciecianety? Mhm. Aha, dobra. Już wszystko jasne. W tym mniejszym pudle, które było na tym większym, są wszystkie rzeczy do filmów Werki. Plus jeszcze mgiełka, gumki do włosów i z
suszona cebulka, zapiekana cebulka, suszona cebulka z Biedry, którą kupiłam. Powiem wam, że rewelacyjna jest do hot dogów, jak się robi. Dobra, to teraz sprawdźmy, co jest w kolejnej. A ty też jesteś? Ciekaw? No to chodź tutaj. Chodź, będziemy otwierać. Wiecie, że zapomniałam, że spakowałam sobie pióro Parker, które dostałam do Dominika, jak chodziłam do średniej szkoły. Dopiero teraz zauważyłam tutaj z boku. Więc tak, mamy pióro, mamy prześcieradło, mamy ciuchy. Mamy tutaj długopis, który Werka dostała. Proszę zanieść sobie go do pokoju w prezencie od Oliwii. Tu moja piżama, tu jakieś woreczki, tu moja pianka. Na to czekałam, bo tutaj są piżamki Werki. To są takie piżamki, w których może spać teraz, czyli koszulka na krótki rękaw i długie spodnie. Można to są chłodniejsze już te piżamki, które nosiła w okresie wakacyjnym, czyli krótkie spodenki, jakieś koszulki na szeleczkach, czy takie bokserki. No to już jest za chłodno. Tutaj cekiny z Biedry. Tutaj, nie, Werki konwersy. Wercia, konwersy twoje. Tutaj mój krem. Tutaj widzę, że mamy tak. Daka do ubikacji. Tutaj zapomniane ptasie mleczko o smaku truskawkowego szejka. Miałam je spakować Dominikowi do paczki. Jeszcze jak byłam w Polsce, zapomniałam. I słuchajcie, przyszło dzisiaj, zaraz mu pokażę, bo teraz bierze prysznic. Tutaj skarbonka, którą Werka dostała od babci. Słonik, pamiętasz? Super, bo się bałam, czy przyjdzie w całości, ale udało mi się wszystko pozabezpieczać. Cuksy. Tutaj jest abażur Werki. Tutaj jest mój pokrowiec na parownicę. Spódniczka Werki. Tutaj co to jest? A, koszulka puszynowa. Co my tu mamy? Coś kudłatego. A to bryloczek chyba od którejś z widzek, prawda? Nie. Nie wiem. Od Oliwii. Od Oliwii? Mojej kuzynki. Aha, to nie wiedziałam. A tylko nie od Witzki, sorry. Też mi się wydawało, że od Witzki. Tutaj jeszcze, o, ma i tu się Weroniki, moja bluzka, kadzidełka i tyle. I więcej ciuchu i puszynowa piżama. Dobra, biorę się teraz sprzątanie tego wszystkiego, bo chata posprzątana, ja teraz na bałaganiłam.